Siemano, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 19 lipca po godzinie 11 i lecimy dzisiaj z klasami. Słuchajcie, dzisiaj tutaj akurat na wprost mnie 3 klasy, z czego 2 już opróżniają zbiorniki. Jeden stoi tam za kukurydzą, trzeci już tam wjechał z tyłu za gospodarstwo. Zjechał w sumie i będzie wysypywał. No i oczywiście brat. I tutaj elegancka uprawa ziemniaka ekologicznego, jak widzicie. W pełni ekologiczny ziemniak, bez chemii. Także tutaj dla nas to poletko idealne, ekologiczne. O, koguty się zaświeciły. To znaczy, że zbiornik już jest w większości zapełniony. Pszenica akurat tutaj bardzo ładnie sypie. Z tego co widzę. Ogólnie jest bardzo ładna, możecie sami zobaczyć z góry. Bardzo się tutaj udała na tym kawałku. No niestety jest tylko jej, nawet nie wiem czy jedna czwarta, bo większość zajęła kukurydza. No i oczywiście te ziemniaki ekologiczne. Słuchajcie, w końcu nadszedł ten moment, że możemy wyjechać, bo co, no deszcze. Deszcze robiły swoje, nie dało się. No i teraz już można spokojnie mucić dalej. Przez ten czas obaliliśmy około 14 hektarów jęczmienia, z czego połowa tego jęczmienia już oczywiście jest dawno na skupie, leży w silosach. W cenie powiedzmy tam chyba była 580, tak była cena w trakcie sprzedaży. I cóż, no życie. Nie będziemy trzymać. Część oczywiście została w domu. W tym roku chyba więcej trochę tego zboża zostawimy. Nie będziemy wszystkiego sprzedawać. Więc cóż, no. Czas się zbliża. Powiem wam, że bardzo szybko połyka te hektary. Nie jestem w stanie po prostu nadążać, żeby cokolwiek nagrać. Bo on tak szybko muci, tak szybko zapełnia zbiornik, że jak widzicie, no gdybym miał większą przyczepę, to miał czas, a tak to zaraz mi wysypie, dosypie i trzeba uciekać. Rurę rozłożył, zaraz będziemy się podstawiać. Pewnie nawróci się w drugą stronę. Ładny kombajnik, naprawdę bardzo ładny. Przede wszystkim zadbany. Tam mu coś chyba między wpadło, bo widzę, że kuski tylko obcina, zostawia słomę obok koła. Także gdzieś musiało mu się coś zaklinować. Bagnety i nożyki. No i tutaj jak widzicie też kukurydza zaraz po owsie, owiec zebrany w bele, tu nawet widać i kukurydza posiana. Dobra, lecę do ciągnika, będziemy wysypywać pewnie. A więc się sypie, jestem renóweczką, jeszcze case'a nie szykowaliśmy, ale założę się, że będzie trzeba. Chyba, że jak ja pojadę z tym, bo nie wiem, ale prawdopodobnie to też pójdzie na skup. Dowiem się, jaka cena jest, także będę mógł wam powiedzieć, bo nie jestem akurat tutaj w temacie. No, pszenica jest bardzo ładna. Bardzo, bardzo. Zobaczcie, jaka słoma jest tęga. Wymucone jest wszystko. Widzę, nie zostaje coś w ogóle. Takie kuski, jakie się zrobiły po deszczach. Nie no, kuski są wymucone, eleganckie. Ładna słoma. Dobra. Odjeżdżamy. Brat będzie musiał dalej.
jesteśmy już w kabinie. Jest i braciak. Hej, co najciekawsze, bo ja nawet nie zauważyłem, brat dopiero tutaj zauważył, że tutaj w okolicy na obecną chwilę jest klasów 5, tak? 5 sztuk, razem z nami. 5 sztuk. Ten jest, nie wiem, mega? Mega, tak. Mega, tam jest dominator. No, no i tutaj chyba te starsze dominatorki, czy coś, bo... Mekator i tam chyba ten dominator, no. No. Ciężko też powiedzieć. No, ale tak jak mówiłem, że u nas poza Bizonami, Suprami i Rekordami, no, to jest dużo właśnie klasu. No i kilka New Hollandów TC też się zdarza, że jest nowy, albo nowy. Mhm. No ale klas króluje. Tak, tak. No. Jeśli chodzi o używane kombajny, tak. No i zobaczcie, brat tutaj poprawił ten header. Miał akurat czas w trakcie, kiedy były te deszcze, nie dało się wyjechać, bo... Powiem wam, dzięki też tej prasie mamy dużo więcej czasu na jakieś tam zabawy przy kombajnie czy przy innych rzeczach, bo ta prasa, można powiedzieć, szybciej zbiera, mniej czasu. No, kombaj też szybciej zbiera. No, kombaj też szybciej zbiera i to tak naprawdę ubywają w porównaniu to, co było wcześniej, no to teraz mamy więcej czasu po prostu na jakie innekolwiek rzeczy, a nawet ten czas dla siebie mamy, prawda? A tak, ale właśnie na jakieś poprawki zawsze w Bizonie czy... Wcześniej czy jak to, bo no, to ciężko, bo trzeba było więcej czasu ma, no ale wiadomo, każdy sprzęt się psuje, no nie? No ale potem ciężko jest nadgonić. Tym prędzej nadgonię. No nie mówię, że jest idealny, bo nie jest, ale jest dużo lepszy niż Bizon. Niż Bizon Super, no bo rekord, no to wiadomo, rekordem i tak szybciej pogonisz, ponieważ ma większy zbiornik, to i tak zawsze lepiej. Tak, zawsze kombajn, który ma coś więcej, szybciej pogoni, że to jest zawsze mniej czasu potem na jakieś przestoje. No. Same to, że wysypywanie, no nie, z tego, z kombajnu, jak mniej wysypujesz razy, tym też szybciej zrobisz dany hektar, no nie? No, tym prędzej, że miał być przed tym klasem, miał być brany pod uwagę rekord. Mieliśmy też jechać oglądać rekorda, było już dzwonione. Ale niebieskiego, no nie? Niebieskiego oczywiście rekorda. Tam w granicach chyba było coś 80-90 tysięcy ten rekord wtedy wystawiony. Ale rocznikowo był poniżej 2000. To nie była już ta wersja po 2000, bo po 2000 roku to one się cenią nawet do 200 tysięcy. Ale wiedziałem ponad 200. No, także no tutaj na taki kombaj to nie ma co wydawać takich pieniędzy, lepiej już zainwestować w tego typu klasa, prawda? Choćby nie wiadomo jak części były drogie, ale no wygoda i prędkość i w ogóle wydajność jest... Jak tak mówią, dla każdego zawsze coś się znajdzie, czy klas, czy jakiś inny, czy Bizon, tak samo, no bo niektórzy są chętni kupować te niebieskie, bo... Tak. Lepsze to niż super, w każdym razie bądź, tak? No, a pamiętajmy, każda potwora ma swojego amatora, więc tak, nie będziemy tutaj mówić. Ogólnie... Rekord i tak jest lepszy niż Super i ja się zastanawiam właśnie, dlaczego oni robili Supry dłuższy czas. No powinni od razu, jak zrobili rekorda, mniej Suprów, więcej rekordów, bo jednak to jest... Ale tutaj wszystko chodziło o tę ocenę, bo nie? No jak widzicie, jeden klas się muci, drugi tutaj stoi, także te klasy też tutaj są. Nie możemy tak nagrywać, żeby nikt nas potem nie podał o coś. A no to nie będziemy nagrywać z bliska. Tak, nie wolno, nie. No, lepiej z daleka? A nie każdy sobie życzy swoich wizerunek? Wizerunek ogólnie, no lepiej nie ryzykować, potem jakieś tam kłótnie, problemy, o co to? No pewnie. No. Także i no tak mogę nagrać. No i co, jak widzicie, no tutaj jest jeszcze lepsza moim zdaniem miejscami. A no jest jak jest. Tutaj było bardzo twardo na jesieni, no, bo to ręcina. Tam jest piasek, ręcina, no jakieś powoje urosły jeszcze. Tak, nie mówimy, że to jest super idealnie. No, ale tutaj zawsze na tym udołku, no tutaj przez ten cały ten udołek jest tak jest i nic się już na tym nie poradzi. To jest, to jest. No, wiele razy też tutaj było nagrywane, jeśli chodzi o to, że tutaj jest no, po prostu już taka ziemia zbita, zwięzła, że no po prostu nie rośnie. Ciężko tutaj jest te bryły rozbić. Nawet jak tym obrodą. Tak, nawet czasami, jak tym obrodą. Czasami właśnie... Przepadnie ci pszenica, no i co potem? Na początku się wydaje, że jest super, a potem jest lepiej. No, także też nie ukrywamy, że no jest tutaj pole takie gorsze i koniec kropka. Tym bardziej no, w tym miejscu, jak widzicie, przez to pasmo nie opłaca się, nawet kukurydza tu nie chce rosnąć. Nie opłaca się tutaj walić nie wiadomo jakich nawozów, nie wiadomo czego, bo... Bo to ci nic nie da. Bo to nic nie da, no żeby wywalczyć o, nie wiem, pół tony, tonę więcej, no to...
nie widać tutaj sensu, żeby w to inwestować. A przynajmniej co urośnie, to urośnie. Nawet widzicie po pszenicy, jaka jest. Przejechać trochę. Coś mi tam przegarnęło. Zawróciło do końca, bo będziemy jeździć raz po razu, jest dużo lepiej. Tak? A, rozumiem. To jak bizony, bo jak ci nagarnie tutaj na dół, naciśnie coś pszenicy, to podbierzesz z tej strony. Tak. A, tak to tak nieładnie wygląda gdzieś tam. Ale zobaczcie samo to, jaka wyszła tutaj pszenica. Jest po prostu całkiem inna niż ta, co jest wyżej. No. Co jest, to jest. No, nie ma co narzekać. I tak mówię, no na tym tylko, na tej części jest tak. I nawet po kukurydzy widać, że ta część... Jeszcze, bo nie wiesz, co by się stało, czy wiesz, nie mówiłeś. No. Tutaj, tak, tam jest widać już większa, bo już puściła wiechę, no. A tutaj taka mała, no bo tu jest wszystko przesiane. Tak, Sławek, ale nawet jeżeli by nie było, to też by była taka sama sytuacja. Tak, mniejsza by była, ale przesiane jest, powiem dlaczego. No. A z tego względu, gdyż w ogóle nie poschodziła praktycznie na tym odcinku. I koniec, no i tyle, no i co zrobisz? Gdzie nie idzie co metr jakieś ziarko? No to trzeba było te 20 arów tutaj na tej głowatej glebie po prostu przesiać i tyle, no tutaj nie ma co się czarować, tak jest i tyle, koniec. No, słuchajcie. Potem to urośnie, będzie równa z drugą. Tak, dobrze, tak. Że te deszcze trochę teraz polatowały, bo mieliśmy dłuższy czas, ponad 3 dychy. To dłuższy czas. Na początku jedynie czerwca, co było trochę deszczu i koniec. A tak to upalne dni, rędzina, wiecie jak jest, wysycha szybko te ciężkie glewy i jakby nie to, to kukurydza idzie spać. O. Ja mogę powiedzieć, kukurydza idzie po prostu spać. Z doświadczenia. Tak, już widziałem co się działo, zwijały się tak, te liście całkowicie usychała. Tak, to coś się zawsze ukosi. No i załączona jest klima? Tak. No bo czuję, że jednak leci to zimno takie... Nie, to normalne powietrze. A co miałem mówić? Jaka dalsza jest część realizacji naszego planu? Co mam robić? Z tym jeszcze mam jechać. Ja mam z tym jechać, tak? Tak. Dobra, z tym mam jechać, Kajsa sobie przyprowadzisz, tak? Nie, przyprowadzasz go od razu. Bo nie jest zapięty, nie nic. Nie, zapniesz i prowadzisz go, żebym miał wiedzę. Nie wychodził z tego ciągu kombajna. Aha. Na spokojnie. A z Kajsa też tam, czy tu do nas? Wszystko. Aha, no to dobra, rozumiem. Nie ma tego dużo, ale... Dobra, bo ty, tak, tutaj pszenica, omucisz to, gdzie jedziesz dalej? Jeszcze tu jest jedna pszenica. Tutaj? No tam, jak domek, wcześniej. Aha. Nie wiem gdzie. No dobra. Hektar, no. I tu jest to dokończyć. I tu pszenicy już więcej na tej stronie nie mamy, tylko tam na dole, a to nie będziemy, na siebie przejeżdżać to dla siebie, po południu, a później spać. Aha, dobra, okej. Okay. Ja sobie przejeżdżę, to wiesz, ja sobie mogę sam. Wiem. I przyjechać, no nie? No, czaję. Jakby ktoś jeszcze zainteresowany tą przyczepą, co tu jest, a to ona będzie i tak dostrzegana cały czas. Więc tak jak mówię. No ja ją tam wystawiam, ogłaszam, może tam niektórzy widzą, wiedzą, bo... Cena jest do uzgodnienia, tam nie ma żadnych tam... zgłupiał z ceną czy coś, albo tyle się trzyma. Nie, cena jest do uzgodnienia. Po prostu trzeba kupić coś większego, żeby nie było takiej czasami przestoju kombajnem. Albo jak brata nie ma, żebym ja mógł coś, brata już za rok, no wiadomo, jak tam przyjedzie odwiedzić, no to o to chodzi. No. No, żeby było coś na coś sypać, konkretniejszego. Dobra, wyjdę wam, pokażę wam jeszcze, jak on to wciąga, bo nie będę miał raczej tak okazji, bo trzeba będzie się zmywać ściągnikiem. Tak, na razie to coś nie mogę co ma zrobić, iść po Kajsa nawet. No. A to zostawić tu ranówkę, nie? No na razie tam, a co? Dobra. To ja wychodzę, pokażę i uciekam po Kajsa.
strony. A, to się nie dzieje. Silnik pracuje, zobaczcie, nawet dyma nie ma. A miał być Bizon rekord. Miał być niebieski. A jest zielono-biały. No cóż, no taki odcień u nas tutaj króluje, więc i my w sumie i brat poszedł o krok dalej. Zamiast się cofać, poszedł do przodu. Niestety. Trzeba się modernizować, rozwijać. A sentyment pozostanie do Bizona. Jeszcze jeden klas wyjechał. Także już 6 klasów. Także 6 klasów muci tutaj wokoło. Ale nie wiem, czy z naszym, chyba bez naszego, z tego co brat liczył. Nie no, ładna jest pszenica, naprawdę jest bardzo ładna. Mimo wszystko jest tutaj elegancka i szkoda właśnie tutaj tego kawałka na tą kukurydzę. Bardziej aby tutaj była pszenica, już raz tak mieliśmy, że mieliśmy na całości pszenicę i tak też tutaj powinno zostać, że pszenica powinna być na całości. Bo bardzo ładnie tutaj sypie i bardzo ładny jest ogólny kawałek, jest równy, fajny do mucenia. Może nie jest aż idealnie równy, bo on się tam schodzi, ale no mimo wszystko jest równie jak tam co mucą tymi klasami, że no pagórki są nieziemskie po prostu. No, przeprowadziłem właśnie case'a. Stoi tam. Brat dosypuje mi na pełne. Akurat znowu mu się świeciły koguty, to znaczy, że znowu miał zbiornik. Więc dobrze, dobrze jest, naprawdę bardzo dobrze. Sypie elegancko. Ziarno też jest w miarę ładne. Nie ma co narzekać. Dobra, koniec, jedź tam. Załadowany. Teraz będzie na case'a sypał. Akurat znowu będzie tutaj przyczepka. Więc dobrze jest. Mi się wydaje, że nie wejdzie na tą przyczepkę. Więc jeszcze będę musiał tu przyjechać. Pewnie będzie brat do mnie dzwonił. Będę musiał renówką jeszcze raz tutaj przyjechać, żeby to wysypać. Chyba, że wysypie mi już na innym polu, że wrzuci na pełen zbiornik. Dobra, ja uciekam, także trzymajcie się, cześć i do następnego.